Cześć, witajcie w kolejnym nagraniu na kanale Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli i przedstawię Wam dzisiaj następną sesję z regresji niehipnotycznej, sesję, której bohaterką była Julia. Julia nie jest to prawdziwe imię. Prawdziwe imię pozostaje anonimowe na prośbę tej kobiety. Jak również wszystkie inne imiona, które pojawiły się podczas sesji, zostały przeze mnie wycięte. Zatem to, co oglądniecie, to jest fragment. To nie jest cała sesja, to jest fragment, który jednak ilustruje rdzeń tego, czym była ta sesja. A wiedzieć musicie, że Julia jest kobietą, która czuje duże niedopasowanie do tej rzeczywistości. I myślę, że to brzmi znajomo dla wielu z was, może nawet wszystkich. To poczucie, że jest się tutaj nie na swoim miejscu. I w jej konkretnym przypadku ma to dość mocne uzasadnienie, ponieważ no, wyszło nam, że Julia pochodzi z pierwszej fali ochotników. Opowie nam także o swoim poprzednim życiu na Ziemi, które sama zakończyła w tragiczny sposób. No i będzie oczywiście spotkanie z rodziną dusz. Zatem ja nie przeciągam, powiedziałem to tylko tak na zachętę, bo to kolejny ciekawy materiał i zapraszam do wysłuchania. Wiesz co, chyba ktoś musi po mnie przyjść, jeżeli mam iść dalej. Bo ja mam teraz fizycznie czuję taki, no może nie paraliż w nogach, ale to takie, wiem, że tam coś jest i boję się tego zobaczyć, ale to niekoniecznie musi być złe. Mhm. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Zaproś przewodnika, żeby cię w tym wspomógł. Ktoś on obok mnie jest. Trochę mi lepiej w tej chwili. Już się tak nie stresuję. Mhm. Mówi do mnie, pójdźmy, chodźmy. Czy możesz go jakoś dostrzec, czy go tylko czujesz? Ja widzę taki zarys postaci, chociaż bardzo blisko mnie, jakby był taki przezroczysta postać, ale widzę jej zarysy. Mhm. Kontury. Nie wiem, jak to nazwać, ale to tak wygląda. Wydaje mi się, że to jest mężczyzna. I odczuwasz go pozytywnie? Tak, uspokoiłam się przy nim. Mhm. Dobrze. Trochę mnie denerwuje, że nie widzę całej jego postaci. Ale okej, nie, czuję się lepiej. Przeszedł mi ten taki paraliż w nogach. Pamiętaj również, że wszystko, czego doświadczasz, pozostaje w twojej kontroli. Możesz zmienić wszystko i jednocześnie nic nie stanowi tutaj prawdziwego zagrożenia dla ciebie. W każdej chwili możesz przełączyć się między światami i nadpisywać wydarzenia. Nic nie może cię skrzywdzić i masz całkowitą kontrolę nad wszystkim. Okej, idziemy. Pytam się go, co tam jest. Powiedział, że chodź, zobaczysz. Niespodzianka, no więc idę. Wychodzimy na polanę, a tam jest jakichś istot. Też takich przeźroczystych? Tak, też nie są wyraźne. Wyraźnie ich nie widzę, są też daleko, ale machają do mnie rękoma. Uśmiechają się. Widzę lwa. To jest moje zwierzę mocy. Wikozę. Drugie zwierzę mocy i widzę te istoty. A spójrz na siebie, jak ty wyglądasz, jakbyś wyciągnęła dłonie przed siebie, czy widzisz swoje dłonie, czy może widzisz się z boku, z perspektywy obserwatora?
czy też jesteś taka półprzeźroczysta? Jak wyglądasz? To jest trochę jak na... Jak na takim... Jest to dziwne. Jak na takim rysunku. Niby widzę siebie w barwach, ale jednocześnie jak wyciągnęłam dłonie, to one są właśnie takie przezroczyste, tak jak narysowane, wiesz, ołówkiem. Uh-huh. Jakiś komiks takim bez koloru, tylko kontury i postaci. To jest coś na tej zasadzie, takie dziwne. Więc chyba trochę wyglądam jak oni. Więc zbliż się do nich. Oni przyjaźnie się do mnie uśmiechają, a jest taka jakaś spięta, jakbym... Nie, że się ich boję, tylko tak, że jest ich po prostu tak dużo i ja nie bardzo wiem, co mam ze sobą zrobić. Zapytaj ich, czy są twoją rodziną dusz, albo gwiezdną rodziną? Są moją rodziną. Rodziną dusz. Bardzo się cieszę, że mnie widzą. I że nie mam się, nie wiem, krępować, obawiać, bo czekają na mnie. Mhm. Mówią, że zawsze ze mną są. Wiedzą, z czym się mierzę i że nie muszę się martwić, bo oni są obok mnie zawsze. Obserwują twoje życie? Tak, i wiele... starają się pomagać. Wiedzą, że nie zawsze ufam temu, co słyszę, ale powinnam zaufać, tak? Temu, co słyszę w swojej głowie czasem, bo to są właśnie oni. Jeżeli usłyszę jakąś dobrą radę, czy coś pozytywnego, to są oni. To nie jest moje ego. Czyli są tym twoim wewnętrznym głosem, o jakim wspominałaś wcześniej? Tak. I że im częściej będę wierzyć w to, co słyszę, łatwiej, lepiej. Bardzo ich dużo. Nie sądziłam, że to jest tak liczna rodzina. Jesteś w stanie oszacować mniej więcej, ile to może być? Nie wiem, 100 osób, więcej. Ogromna ilość. Pełna łąka. Co czujesz, kiedy z nimi jesteś? A teraz jestem też mocno wzruszona i czuję taką ulgę i coraz większy spokój, że nie jestem sama, bo to uczucie samotności to była norma. Mimo jakiejś tam świadomości od jakiegoś czasu, że tak nie jest, ale to tak... Skąd wynikało w tobie to poczucie samotności? Czy może wiąże się to z jakimiś poprzednimi żywotami na Ziemi, które może niekoniecznie były szczęśliwe, tak jak to świadczy numerologia, którą sprawdzałaś? Możesz z nimi swobodnie rozmawiać. Możesz zadawać im pytania i również przewodnikowi, którego spotkałaś. Znaczy, zapytałam go, czy skąd jestem? Dlaczego się tu znalazłam? I na razie jest cisza, patrzą na mnie tylko. Jestem dzieckiem gwiazd. Mhm.
Czy miałaś wiele inkarnacji na Ziemi, czy nie? Nigdy wcześniej tu nie byłam. To znaczy, pierwszy raz zeszłam w poprzednim życiu. Jako ten pierwszy... jako to pierwsze zejście tych nasion. Mhm. To była pierwsza fala? Tak. Ja tego nie wytrzymałam. Nie dałam sobie rady. I zakończyłam to życie. Ojku. I wróciłam tu, bo wmówiono mi, że muszę wrócić, bo przecież zakończyłam tak źle to życie i ja muszę to teraz naprawić. Mhm. Czyli zostałaś namówiona, zmanipulowana trochę do tego. Tak, dlatego ja się tu tak źle czuję i mam wrażenie, że ja tu nigdy nie chciałam przyjść. Ale mi powiedziano, że ja muszę odkupić ten błąd, go naprawić, że to nie może tak być, że ja... że ja sobie po prostu zakończyłam to życie i sobie pójdę i wszystko jest okej, okay, że musi mnie spotkać jakaś, nie wiem, kara. No i ja zeszłam. Kto cię nakłonił do tego powrotu? Kim była ta istota? Wiesz co, nie widzę jej. Widzę tylko światło, że jestem w jasnym pokoju. I ktoś po prostu mi to tłumaczy. Słuchaj, że ty nie możesz sobie pójść, bo tak nie wolno, bo to trzeba teraz odkupić, naprawić. O matko. Ale czy to jest również twoja rodzina dusz? Nie, oni mówią, że nie, że to był... że to w ogóle nie ma nic wspólnego z duszami. Że to po prostu jest taki mechanizm, że jak tu przyjdziesz i to życie tutaj jest bardzo trudne i ty się tak dasz zmanipulować, tym bardziej, że nie pamiętasz nic, kim tak naprawdę jesteś. I tak się dasz zmanipulować, że jak tu przyjdziesz, to mało kto wraca z powrotem. Tylko właśnie inkarnuje się dalej na ziemię, znowu na ziemię, tak, że nie wraca do siebie, do domu, tak jak to zawsze się dzieje w innych wcieleniach, gdzie indziej, tylko jest taka manipulacja i ten brak pamięci o tym, co, kim się jest, że niestety mało kto nie daje się wmanewrować w kolejne wcielenie tutaj. Dopiero jak odzyskuje tą świadomość w życiu tu na ziemi, to jest szansa, że wróci do siebie, do domu. Dlatego zapamiętaj swoje doświadczenie, o którym teraz opowiadasz. Zapamiętaj tą wiedzę. Ona z tobą zostanie, nawet gdy zakończymy sesję. Zawsze będziesz także mogła przywołać obraz swojej rodziny dusz i wszystkie informacje, którymi się z tobą dzielą. Nigdy nie będziesz musiała tutaj wracać, jeżeli nie będzie taka twoja wolna wola. I nikt nigdy więcej do niczego cię nie zmusi, nie zmanipuluje. Możesz także spojrzeć na swoje inne wcielenia, niekoniecznie ziemskie, jeżeli to właśnie tych nieziemskich miałaś więcej. Ja
Na pewno nie byłam cielesna w poprzednich wcieleniach. Ciało fizyczne jest dla mnie czymś dziwnym. Już konieczność jedzenia, wydalania to jest w ogóle dla mnie jakieś takie... Nieprzyzwyczajona do tego jestem. Aczkolwiek ciało potrafi dać radość. Ale wcześniej tego ciała takiego fizycznego nie posiadałam. Nie wiem, czy zawsze, ale na pewno w tych najbliższych, wcześniejszych wcieleniach. A dlaczego jednak zdecydowałaś się przyjść na Ziemię? Wspomniałaś o pierwszej fali ochotników, ale jak to się odbyło? Co cię zmotywowało, że podjęłaś taką decyzję, by wcielić się fizycznie w człowieka na Ziemi? Chciałam pomóc. Wiedziałam, że na Ziemi dzieje się strasznie i widziałam te wojny i tą przemoc, a jednocześnie widziałam, jacy cudowni potrafią być ludzie, potrafią być, okazywać miłość, radość, jak potrafią to. Ja chciałam tu przyjść i tu pomóc, tylko nie wiedziałam, że to będzie aż tak trudne, że ja temu nie podołam. Mimo mojego doświadczenia, że istnieje już bardzo, bardzo długo. Ale jak tu przyszłam, to nic, wszystko zapomniałam i to wszystko mnie po prostu przerosło. Nikt mi nie powiedział, że jest aż tak. I nie wiem, czy ktokolwiek wiedział wtedy, czym się może to skończyć. I tu przyszło trochę starych dusz. Moja córka, o, ona się wtedy ze mną wcieliła. Tak. Ona była moją matką. Za pierwszym razem? Obie bardzo cierpiałyśmy i obie skończyłyśmy to życie. Tak samo. Nie dałyśmy rady. Myślałyśmy, to jest moja przyjaciółka. Myślałyśmy, że we dwie to po prostu zwojujemy świat, a świat nas pokonał. O, koszmar. Jesteś w stanie dostrzec, gdzie było to wcielenie? Czy to było w Europie w ogóle? W Polsce. To samo miejsce. Również w Polsce. Bo ona też tu wróciła ze mną i znowu tylko jako moje dziecko teraz. Wróciłyśmy do Polski. Tylko tak przekonano nas, że teraz wracamy w inne czasy, lepsze, bo jest rozwój, nie ma biedy, nie ma wojny. Że jest rozwój, dostęp do informacji. Wtedy przecież nie było nic. Była bieda, nie było duchowości. Takie jak teraz, takich możliwości. Zapytałam o córkę i o syna. Powiedzieli, że ze mną są bezpieczni i będzie dobrze. Że nie mam się o nich martwić, że ich czas na duchowość też przyjdzie.
czy syn również należy do twojej grupy dusz? Chyba z... nie, on tu był już wcześniej. Reinkarnował się ze mną jako mój syn, żeby mnie wspierać. Ponieważ z powodu tego, co zrobiłam ja i moja córka w poprzednim wcieleniu, to między nami było bardzo trudno i to jest prawda w tym życiu. Było bardzo wiele problemów, też nie potrafiła się odnaleźć. I on przyszedł jako mój syn, żeby mnie wesprzeć. A wcześniej się nie znaliśmy, nie? Możesz odpuścić już grzebanie w przeszłości i w trudnych doświadczeniach. Możesz teraz bardziej skierować swoją uwagę właśnie dla swojej rodziny dusz, dla zjednoczenia z nimi, swobodnego odczuwania, swobodnych rozmów. Możesz im zadawać pytania, jakiekolwiek przyjdą ci do głowy. Właśnie podszedł do mnie, znaczy ja go tutaj znam, on już nie żyje. Przyjaźniliśmy się od małego dziecka i w tym życiu strasznie mnie zawiódł. Koniec. A powiedział, przyszedł właśnie, powiedział mi, żebym się nie gniewała, że to niestety tak miało być. Tak sobie to wymyśliliśmy, ustaliliśmy i on to musiał zrobić, ale zrobił to z miłości, a nie ze złości czy z jakiejś zawiści. Dziwna jest ta planeta, powiem ci. Dziwna planeta w sensie Ziemia? Tak, że my tak się, wiesz, tutaj ustawiamy, że ja przyjdę i zrobię ci coś złego, żebyś ty się czegoś nauczył. To jest takie... Dla mnie to jest takie dziwne, wiesz? Ja tego nie doświadczyłam wcześniej. Ale gdzieś tam chyba podświadomie czułam, bo nigdy nie miałam do niego jakiejś wielkiej urazy. Chociaż bardzo, bardzo mnie zranił, bo na zasadzie trudno zdarzyło się i tyle. Ale jest to dziwne. Możesz odpuścić już to doświadczenie. Rozumiesz już, skąd się wzięło, z czego wyniknęło. I już nie ma nad tobą władzy. Możesz pozwolić mu odejść i zakończyć tą sprawę, by więcej cię nie obciążała. Możesz oczyścić się z tych wszystkich blokad nagromadzonych podczas ziemskich wcieleń. Możesz poprosić swoją rodzinę, aby zaprowadzili cię do miejsca, w którym możesz się obmyć, w którym możesz się oczyścić z wszystkich tych ziemskich doświadczeń, tych manipulacji i nagromadzonych trudnych doświadczeń, które nie służą dla twojego rozwoju, a tak naprawdę są tym, co cię powstrzymuje i obciąża. I co możesz spokojnie odrzucić, odpuścić, by być wolną. Wróciłam z przewodnikiem do tego mostku i do tej rzeki. I tam powiedział mi, że mam wejść do tej wody. Ona mnie ożywi. I tam poczuję się lepiej. Więc wejdź do wody. Możesz się w niej zanurzyć, odczuwając, jak przepływa nie tylko dookoła ciebie, ale również przez ciebie na wylot, zabierając wszystko to, co ci nie służy. Możesz się obmywać tak długo,
jak będziesz chciała, tak długo, jak będziesz tylko tego potrzebowała. Nie musisz się spieszyć. Już wiem, dlaczego są te kontury. Bo ta postać taka, ja się położyłam w tym strumieniu, sobie leżę i patrzę na niebo, a przeze mnie dosłownie przepływa woda. Cudowne uczucie. Więc zanurz się w tym uczuciu. Możesz tam zostać tak długo, jak potrzebujesz. Nie musisz się spieszyć. Wracamy na polanę, wiesz? Możesz wrócić do swojej rodziny dusz i jeszcze swobodnie z nimi poprzebywać. Możesz ich zapytać o wszystko, czego chcesz, albo po prostu cieszyć się ich towarzystwem. Chcę z nimi pobyć, bo tam jest... No, czuję tą miłość, której zawsze brakowało w moim życiu. I takie poczucie, że wreszcie jestem pewna, że mam swoje miejsce. Że to są właśnie oni i przynależę. Czuję się po prostu z nimi dobrze. Tak jakby to właśnie tu moje miejsce, ten dom, za którym zawsze tęskniłam w tym życiu. Rozumiem. Więc tak, to jest właśnie ten dom. Te istoty, z którymi przebywałam tyle czasu. Nawet trudno mi nazwać, co myśmy robili, bo to jest takie dalekie od ziemskich tematów. Na pewno zwiedzaliśmy. Zwiedzaliście wszechświat? Tak. Cieszyliśmy się, jak powstawało nowe życie. Mam takie obrazy, wiesz, przed oczami. Martwiliśmy się, kiedy coś poszło nie tak. Ale to było cudne życie. Takie miało sens i jakiś cel. A nie to cud na ziemi. Możesz porozmawiać jeszcze ze swoją rodziną dusz, a kiedy odczujesz, że jesteś gotowa, powiedz mi i będziemy przygotowywać się do powrotu. Zaczynam się żegnać. Mój przewodnik mówi, że czas wrócić. Trzyma ręce na ramionach, tak jakby chciał mi... Tak jakby mnie doładowywał, wiesz, energię. Jeszcze raz, będzie dobrze. Powoli wracamy. Dobrze. Zaczynasz powoli wracać i przywołujesz odczucie swojego fizycznego ciała. Twoja świadomość wraca do dziś, do teraz, do twojego ciała, do tutaj. Z każdym oddechem coraz bardziej czujesz swoje ciało. Wiesz, gdzie jesteś, a ja będę liczył od 1 do 10. A gdy skończę, otworzysz oczy i będziesz w pełni świadoma. Będziesz mogła się przeciągnąć, wziąć oddech, potrzeć dłonie. Rozpoczynam odliczanie. Od 1 do 10. 1. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Przygotuj się do otwarcia oczu. Kiedy poczujesz, możesz je otworzyć, wziąć oddech, przeciągnąć się, rozetrzeć dłonie. Jesteś już w pełni świadoma. Wróciłaś. Jesteś w tu i teraz. I powiedz mi, jak się czujesz? Nie jestem zadowolona z tego, że tu musiałam wrócić. Ale przewodnik już mi powiedział, że jak dłużej posiedzę, to będzie mi jeszcze trudniej. Dlatego kazał się zbierać. Rozumiem. O Jezu. Daj sobie czas na zintegrowanie w sobie tych wszystkich doświadczeń. Ja rozumiem, że to było emocjonalne. Co to było? Potwierdzenie tego, co właśnie mi mówił ten mój wewnętrzny głos o tym, że ja tu przyszłam niedawno. Mhm. I że źle skończyło się to moje życie. Tylko ja, wiesz, no nie wierzyłam, nie? Se wymyśliłam, wiesz, jakaś tam projekcję se zrobiłam tego, co opowiadałeś o tych gwiezdnych nasionach. Ale teraz było w tym tyle emocji, że to było na pewno prawdziwe. Tak, emocje właśnie są tym znacznikiem, który pozwala odróżnić, mm-hmm. kiedy coś jest zwykłym tam wyobrażeniem, sugestią od tego, co jest prawdą. Mhm, to jest w to. W pewnym momencie aż dostałam takich drgawek, wiesz, ja o tym nie mówiłam, ale mhm. Zrobiło mi się tak bardzo zimno, że aż mi ciało drżało z tych wszystkich właśnie emocji. I z tego przerażenia, że to jest prawda. To jest fatalne miejsce, koszmarne. Witamy na ziemi. Zdecydowałem się pokazać wam zakończenie sesji, to znaczy rozmowę, fragment rozmowy, jaką odbyłem z Julią po sesji, po jej wybudzeniu z tego transu niehipnotycznego. To jest taki bardziej stan relaksacji. Ale to dlatego, bo Julia powiedziała coś niezwykle ważnego. Coś, co sam staram się zawsze podkreślać. Że niekiedy różne informacje, które do nas przychodzą, te doświadczenia, można się zastanawiać, że to jest jakaś sugestia pod wpływem własnej wiedzy, oglądniętych filmów, jakaś projekcja oczekiwań czy coś w tym stylu. Natomiast to, jakimi emocjami obdarzamy te informacje, które do nas spływają, to jest wyznacznik, kiedy coś jest tylko jakimś tam strzępkiem zwykłych myśli, a kiedy jest to autentyczne doświadczenie, które ma dla nas znaczenie, ponieważ jest tym, co przeszliśmy. I tak jest właśnie tutaj. To odczuwanie, to wzruszenie, te prawdziwe emocje, to jest wskaźnik, który pomaga nam się zorientować, który pomaga nam nawigować jak kompas w tym metafizycznym terenie, w odkrywaniu tego, co jest prawdą. No i tego właśnie byliśmy tutaj świadkami. Dzięki wam wielkie za wysłuchanie. Słyszymy się i widzimy niedługo w kolejnych materiałach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany sesją, no to zapraszam do kontaktu mailowego głównie. Tak jest mi najłatwiej się komunikować. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod tym filmikiem, jak również przypnę jakieś dane w pierwszym komentarzu. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.